Jesteśmy tutaj już od zeszłej soboty, czyli 13 dni, tak to wychodzi. Jest parę osób, które tutaj z nami jest od samego początku. Większość ekipy się wymieniała, z dnia na dzień przyjeżdża nas coraz więcej, teraz jest nas około 70 osób. Parę dni było bardzo przyjemnych, było prawie wiosennie, 0, minus 2, więc nie tak zimno. Ostatnie dwa dni no, dał nam trochę do wiwatu, bo dzisiaj zeszła temperatura w nocy około minus 20 i najbliższe prognozy sugerują jeszcze niższe temperatury. No ale duch w narodzie nie upada, jesteśmy rozgrzani duchem, zostało nam jeszcze parę dni bronienia Doliny Rozpudy. Coraz więcej ludzi do nas przyjeżdża z okolicy, która nam mówi, słuchajcie, zajebiście, że tutaj jesteście. Fajnie, że przyjechaliście z całej Polski, żeby bronić naszą dolinę i trochę nam wstyd, że sami nie byliśmy jej w stanie obronić. Do nas rozgrzewa, przynoszą nam ciepłe posiłki, koce, swetry. Także nawet gdybyśmy mieli tutaj do wiosny siedzieć, to na pewno byśmy wytrzymali. Przyjechałem w poniedziałek rano. W niedzielę wieczór wyjechaliśmy z Wrocławia i... No i jestem tutaj w zasadzie od poniedziałku rano do teraz, czyli do... Jaki dzień mamy? Czwartek, do czwartku. No na początku było tak około zera, czyli w zasadzie bardzo przyjemnie, a teraz naprawdę zimno. W nocy tak myślę, że około minus 20. W obozie jest na chwilę obecną około 70 osób, z tym, że przewinęło się myślę, że ponad 200, ponieważ cały czas ludzie przyjeżdżają i wyjeżdżają. Na szczęście więcej przyjeżdża niż wyjeżdża. Na kosztorę. To jest taka szmatka, ciobacz. Pewnie i tak dalej, nie? Potem sięgasz, wychylasz się na namiot, otwierasz tego. Tam jest wisi niebieska ląża, bardzo długa, moja niebieska ląża. Bierzesz ją, wpinasz ją sobie tutaj i w tym momencie możesz się wypierć z tej ląży. Rozumiem, żebyś cały czas miała sukurację. No więc tak, wchodzimy na dwóch lążach, potem zapewne spuszczamy linę, małpujemy, stawiamy platformy na wysokości około 25 metrów, 30, coś koło tego. Na tych platformach są rozstawione namioty, tam nocujemy. Jest zimno, troszkę buja, ciasno, bo są małe namioty. No poza tym tyle, no jest naprawdę zimno, ale ciepłe śpiwory i dajemy radę. Znaczy, jeżeli nie zetną drzew, na których będziemy, jak to było na Górze Świętej Anny, to nie ma możliwości na zdjęcia stamtąd, ponieważ nie ma takich wysokich wysięgników, które mogłyby tu wjechać bez wycinania drzew. Platform w tym momencie jest 5. Są 4 namioty, jedna platforma zrobiona z płachty. Dzisiaj będzie wjeżdżać jeszcze jedna. Poza tym są rozmieszczone ławeczki, na które można wejść i dużo zwisa lin z drzew, na które też można bardzo szybko wejść i stawiać opór, powiedzmy, do nocy. Dzisiaj zdarzyły się dwie rzeczy, które wydają nam się przełomem w sprawie. Mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. Po pierwsze, dowiedzieliśmy się, że do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku na polecenie prezydenta premier wysłał Centralne Biuro Antykorupcyjne. Docierały do nas wcześniej słuchy o tym, że dochodziło tam do nieprawidłowości przy budowie dróg, w związku z czym dobrze jest, że jedzie tam to biuro. Jeżeli znajdą jakiekolwiek nieprawidłowości, jest szansa, że premier zatrzyma tą budowę. To był pierwszy news. Drugim newsem jest to, że dzisiaj ujawniliśmy naszego asa w rękawie, którego trzymaliśmy na ostatnią godzinę. To znaczy to, że 4 organizacje ekologiczne plus 3 osoby prywatne z nami zaprzyjaźnione są właścicielami 0,7 hektara ziemi na planowanej trasie obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rozpudy. Mamy tą ziemię, nie zostaliśmy z niej jeszcze wywłaszczeni, nikt nas jako właścicieli nie poinformował o tym, że przez ziemię będzie przebiegać droga. Ponadto mamy akt z Urzędu Gminy,
którym jasno jest napisane, że jest to ziemia rolna i nie można na niej budować dróg. W związku z czym składamy odwołanie do Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie tego, że nie zostały dopilnowane wszystkie formalności związane z przygotowaniem do budowy drogi i mam nadzieję, że w ten sposób też uda nam się zatrzymać. Więc są to dwa genialne newsy, które mogą sprawić, że lada dzień, może jutro, może pojutrze w końcu się ockną decydenci i powiedzą stop.